Halo, halo, cześć, ja jestem Snajper. Dzisiaj sobie gramy w nową grę. Jest to Galactic Jungle League. Dopiero co grę pobrałem, więc jak widzicie, dopiero tworzyłem konto. Welcome to Galactic Junk League. I see it's your first time, so here's a crash course. Pun intended. No więc najpierw samouczek, nie wiem, może wam to wytnę, jeśli nie będzie nic ciekawego. I napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby z tej gry były jakieś kolejne odcinki. Nie wiem, zobaczymy. A więc zobaczmy, co my tu mamy. Budowanie za mną. No, budowanie to tam jakoś chyba coś ciężkiego nie będzie. Zobaczymy, jak się Welcome to steruje. pilot training. First, fly to the checkpoint. Use the WASD keys to move your ship. Alrighty, you made it. Now destroy that there ship up there. Aim with your weapons using the mouse and fire with the left mouse button. Checkpoint. It's a little bit further, but you can do it. Whew, that's a long way away. Press 1 to activate the engine overload ability to fly faster. There's another ship. Guess what you gotta do with that one? Yep, shoot it. Years later. Zwalmy to na trzy kawałki. Hey, you're a natural. There's one more enemy in this map and you gotta find him. Fly around and destroy him. Good luck to you, Junker. You're on your way to being a first-class junker. Thanks for stopping by. No i w sumie tyle. Teraz sobie spróbujemy coś pokombinować ze statkiem. Alrighty, junker, welcome back. O. With the junk you've earned, you can re- To jeszcze Now nie I koniec. Recommend researching rocket launch. Now that you've researched the block, you can find it in your block inventory. And you can access your block inventory and use it on any ship whenever you want. Great! You've passed basic junker training. Congratulations! Now all that's left is go build more ships, fight in matches in the arena to win some junk, or you can go practice some more in single player mode. If you ever get stuck, remember you can always press H to activate the helper bot. He ain't always gonna be helpful, but he'll do his darndest. Gdzie przyczepić to? Wyrzuc nie rakiet. Właśnie, nie było. A, póki myszy się obraca. Czyli mam albo laser, albo wyrzut nie rakiet. Ale pomalujmy sobie ten statek. No i chyba wszystko jest pomalowane ładnie. No to widzimy się za chwilę w jakiejś ciekawej bitwie. No jak widzicie, jestem już w poczekalni i za chwilę rozpocznie się mecz i zobaczymy, na czym polega granie na prawdziwych graczy, którzy nie będą tylko stać i się patrzeć. Ale też będą do nas strzelać. Bo tego nie było w samouczku, co się dzieje, jak ktoś do nas strzela. No i proszę, mamy do przejęcia, mamy jakieś Collect Point Upgrades i Team Power Ups. No. A to, co to jest? O! 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 Czyżby skraszowało? O nie.
No to pięknie. No nie. A cóż, skraszowało. Dobrze. Znajdźmy grę. O proszę, mamy jakiś LS Scout bez krążowni. Nie wiem, to zagrajmy sobie tym Scoutem. Może to jest jakiś silniejszy. Widzę, że on ma wyrzutnię rakiet. Więc zobaczymy też, jak z tego się strzela. A wyrażenie widać, że są większe chyba. Prędkość ataku. Proszę, możemy sobie popatrzeć na. O, czyżby te dwa były. Zaraz. Czy to nie są boty? Wygląda mi to, jakbym grał na boty. Te nazwy i to, że w ogóle to są takie same statki. Już bym grał na boty. No. Mam nadzieję, że tym razem nie skraszuję. O, o. O, coś się stało. Dobra, mogę już latać. A, tu po lewej to jest prędkość. Tak myślałem, co to jest. Dobrze, polecę może na punkt A. O, o, czyżby ktoś do mnie strzelał? Czy po prostu... A nie, ja chyba przejmuję bazę. W taki sposób. No dobra. Tędy nie wylecę. Lecimy gdzieś wysoko. O proszę. Aha, on jest po... Aha, bo teraz rakiety mam do tego. Nie! Wydzielamy stamtąd. Co się dzieje? Mega, teraz mam tu trafić. Nie, ja chyba laser będę wolał. Chyba, że to jakieś są jakieś namierzane. Jak są namierzane, to to się bardzo ucieszę. Dobra. Spierdzielamy stąd znowu. Weźmy tego, zrakietujmy. O nie, jak nam już A przejmują. Okej, te rakiety go gonią, fajnie. Tylko tak trochę trafić nie mogą też. O! O, teraz to ładnie trafiły. Ała! Co to było? Czy ktoś mnie staranował? Przy czym sam zginął? Masz rakietami, no. Żyj te rakiety. Laserowi tak mnie nie możesz trafić. O. Naprawdę mi przejął! No to ja teraz to przejmę z powrotem. Nie, no kto do mnie... O, zniszczyli. Albo ja go zniszczyłem, ja już nie wiem sam. Troszkę jestem chyba zniszczony. Ważne, że mogę strzelać. Gdzie jesteś, panie? Tu jesteś! Przestań do mnie strzelać z tych laserów, halo! Zostajesz rakietą po twarzy i
uspokoisz, tak? Proszę nam punktu C nie przejmować. To są jakieś miny. Ja mam od tego... Chyba powinienem od tego uciekać. No, czy naprawdę musicie ciągle przejmować na ten punkt C? Ja już naprawdę nie mam silników. Ja naprawdę nie mam silników. No fajnie, to mogę tylko skręcać. Super, bardzo się z tego cieszę. Właśnie dostałem turetem. Pozdrawiam. O, kolejny przyleciał, fajnie, super. No i super, zostało mi tylko jedna wyrzutnia rakiet. Nadal mam wyrzut... Jestem... Bo teraz już nawet skręcać nie mogę. Tylko będę strzelał rakietami. Teraz to w ogóle jestem turetem, nie? Ała. O, nie zniszczyli mi przynajmniej już tej wyrzutni rakiet. O, przylecicie, przylecicie, nie przylecicie, bo jestem za potężny, tak? Dobrze, przejmujemy C. No nie strzelać do mnie! To ja tu mam strzelać, to ja tu jestem turret. Halo. No oni są chyba bliżej tego 1200. Nie wiem, czy ja gram na boty, czy na jakichś dziwnych ludzi. No cóż, za dużo tu już nie mam do roboty. Ale oberwał teraz. O nie! Super. Aha, tu się odradza. Okej. Okay. Szkoda, że mnie nie zabili wcześniej. On przyleci jeszcze, będzie wkurzał. W ogóle... Co to? Tak w to wlecę. I co, ulepszenie punktu? Jakie ulepszenie punktu? I co to mi dało? Halo? Ja nie mam pojęcia, co to mi dało. Czemu jestem taki wolny? Na tym krążownikiem szybciej latem. O! O, tu chcę wylecieć, o! I co to da? Punkt B ulepszony, no i co? Aha, i co teraz nasz punkt B jest jakiś potężniejszy, bo jest nasz. Dlatego się ulepszyła to, jak w to wlecę. Aha, chyba mi zniszczyli power-upa i już nie mogę latać tak szybko. Nie strzelać proszę do mnie, bo ja tu wlatuję w takie coś. I teraz? Mhm. No, zrobiliśmy to i co? Jak Beast Clan Wins wygraliśmy. Dlaczego wygraliśmy, skoro przegraliśmy? Halo. Halo! Ja mam most kills. Ale... Co się właśnie stało? Że oni zdobyli 1203. A tu jest, że ja wygrałem. Nie, ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem tej gry. A teraz przegraliśmy bitwę. Nie, ja trochę muszę zbudować jakiś porządny statek. Dobrze, no to budujemy statek. Regata, zwinna klasa przydatna do szybkiego przejmowania punktów. Wysokie prędkości, mniejsza wytrzymałość. Krążownik. Statek bojowy, największy, najmocniejszy. O, klasa snajperska. Dobrze, bierzemy niszczyciela. Nie, ja zbuduję sobie od początku.
bez schematu. Bo to jest blok kadłuba, bo to po prostu tutaj pchamy. I zrobimy z siebie takiego długiego snajpera. Gdzieś tam z tyłu będę miał ten główny klocek. Tutaj jakieś dwa silniki, tu dwa silniki. Dobra, teraz spróbujmy tym. Ja się na tej grze nie znam, nie wiem czy dobrze buduję, budując tak. Jeśli wy tam coś wiecie o tej grze, to możecie mi napisać. Dobrze to sobie wymyśliłem. Tu jeszcze będzie potrzebny jeden blok. Nie, to tak. Nie wiem, czy jest dość długi. Nie, ja bym go przedłużył jeszcze. Bym chciał takiego naprawdę długiego. O! Nie wiem, czy tu się opłaca być takim długim. Dobrze, zobaczymy pod ten, co ja tu jeszcze mam. To bym dał. Aha, tak tu trochę nie za bardzo będzie pasować. Jeśli tak to dam. Chyba, żebym to tu dał. Wtedy będzie pasować. O, i tutaj będzie idealnie takie coś. Oczywiście muszę chronić silniki. Tu z przodu chyba za bardzo pancerze nie potrzebuję. Ewentualnie takie coś, jakbym chciał się w kogoś wbijać czy coś. Nie wiem. O, tu bym jeszcze zrobił kadłub. Tutaj najważniejsze, żeby to opancerzyć, bo tu jest najważniejszy punkt statku. O nie, tego kadłubu nie chciałem psuć. Chciałem tylko ten pancerz, bo był krzywo. No może jeszcze jeden. Pancerza nigdy nie za wiele, co nie? To chyba laser będzie tutaj najlepszy. Ale tak teraz myślę. To jak to będzie wyglądać? Tak to będzie wyglądać. Kadłub wiązkowy i czy na tym mogę postawić laser? Jeśli na tym mogę postawić laser, to będę zadowolony. Broń. Mogę. Dobrze, to tu mamy takie dwa podstawowe lasery. Tu jeszcze laser taki. Jeszcze taki. Dobrze, zajmijmy się teraz malowaniem. Dużo ma w energię, jak widzę. AP troszkę mało. Obrażenia trochę za małe. Chyba bym mu wpakował tu jeszcze ten mało CPU. Gdzie to jest w ogóle pokazane, to CPU? Aha, mam 24. Dobra, a te skrzydła tutaj jakbym usunął. Chyba nic nie zmienia. Dobra, spróbujmy usunąć te pancerze. CPU mam 32. A ile kosztuje to? CPU 50. A te skrzydła mają 2. O jejciu. Do tego ataku nie będzie tak dużo. Miałem więcej. Ja to działko bym cofnął tutaj o to miejsce. Ale on jest poza zasięgiem. Ja mam taki słaby zasięg. A teraz już jest w zasięgu. Chyba ile lecę? Trochę wolno lecę. Teraz lecę szybciej. Ale kurde, mam 6 silników i latam tak strasznie wolno.
Zasięg 3300 metrów, tutaj mamy 1700, a tu mamy 1700. No to to jest najbardziej snajperskie. Będziemy sobie snajpić, ale to jest wielkie. O nie, to duże. Gdzie ja tu mieszczę? Trzeba będzie trochę przebudować mój statek w takim razie. To usuniemy te pancerze tutaj. Damy tu takie dwa. Albo może tutaj tak trochę niżej. Ale mój statek jest niesymetryczny, to ja tu nie będę mógł. Znaczy nie jest parzysty. Tutaj. Nie, że nie jest symetryczny, bo go symetrycznie budowałem. Wiem, że mogę użyć opcji lustrzane odbicie, ale ja wolę tak. Dobra, zobaczmy jak to teraz będzie działać. O proszę! O to ja rozumiem! Nie ma, że ma tarczy czy coś. Skierujemy się do niego przodem i proszę, pyk, 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 pyk. On ten w ogóle jest daleko. A tu bym dostrzegł nawet laserem. Proszę. Ten ma w ogóle jakąś tarczę. O, tego już mamy namierzonego. I strzelamy z dwóch działek. Czuję się jakbym grał w World of Warships. Jakimś statkiem trzeba po bokach działka. Zaraz go rozpołowię, no. Nie proszę. No i taki statek to ja rozumiem. Strzelmy mu tu. No i proszę, pół statku odpadło. Strzelmy tu. Znowu kawałeczek odpadł. No teraz to ja tu mogę grać, no to jest teraz snajper. Teraz mój nick będzie się zgadzał. Czemu ja tak dziwnie stoję? Ale robię się do niego przodem. Te działka to mi się już podobają. Pewnie zbuduję jeszcze jeden statek, tylko taki bardziej płaski, żebym mógł te działka poustawiać do góry. Ale już mi się podobają. Gdyby tylko jeszcze były mniejsze, to by było świetnie. One takie duże są. Tu nie ma ich gdzie umiejscowić. No dobra, no to tym akcentem żegnam się z wami, patrząc na mój statek własny, przeze mnie zbudowany. Możecie w komentarzach wymyślić mu nazwę. Komentarz, który mi się najbardziej spodoba. Oczywiście to będzie nazwa dla tego statku. Więc wykażcie się kreatywnością i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli będziecie chcieli, to z tej gry, jeżeli nie, to z jakiejś innej. Cześć.